Mówię do siebie. Cześć. Cześć. Witamy Was w kolejnym odcinku Momasów. Szybko z tematem. Co dzisiaj? Spacerówka. Tak, bardzo ważny temat, bardzo fajny temat i chcemy się z Wami podzielić naszymi doświadczeniami, ponieważ wydaje mi się, że akurat w temacie spacerówki zbieranie doświadczeń innych rodziców i słuchanie tego, co im się przydało, co im się zupełnie nie sprawdziło, jest bardzo ważne, ponieważ dzięki temu jesteście w stanie przemyśleć, przewidzieć sytuacje, o których wcześniej za bardzo byście nie pomyśleli, że w ogóle należałoby się nad nimi zastanowić. Tak. Od czego zaczynamy? Jaki jest nasz pierwszy punkt? Od czego zaczynamy? Bardzo szybko Cię spytam. Ile miałaś spacerówek? Do tej pory miałam, teraz jest moja trzecia spacerówka przy drugim dziecku. Ile miałaś gondolek? Jedną, tę samą. No właśnie, ja też miałam tylko jedną gondolę. Po ile mamy dzieci? Po dwoje. Tak. Mamy dwoje dzieci. Ja miałam spacerówek... Właśnie słychać w tle jedno z nich. No właśnie. Ja miałam spacerówek, jeżeli liczyć mój wózek kombo głęboko spacerowy, tak. Cztery. Cztery spacerówki. Ona ma doświadczenie. Jej pytajcie, zadawajcie wszystkie pytania o spacerówki właśnie w tej dziewczynie. Ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że te wózki spacerowe są bardzo ważne. One są ważniejsze tak. niż gondole. Mówiłyśmy o tym, kiedy przygotowywałyśmy wyprawkę dla dziecka. Tak. Wspominałaś o tym. Ciężko jest zrozumieć to, myślę, młodym rodzicom, którzy mają pierwsze dziecko. Dla nich najważniejszy jest ten moment, kiedy włożą swoje dziecko do tego pierwszego wózka i trochę nie myślą, co będzie dalej. Pamiętajcie, gondoli używamy. Ile? Maksymalnie pół roku, chociaż pojawiły się komentarze, że dziecko, które nie siedzi, no cóż, my mówimy o dzieciach półrocznych siedzących, tak, samodzielnie tak, siedzących. Tak. Więc oczywiście jasne jest to, że my nie namawiamy nikogo, żeby dziecka nie siedzącego samodzielnie pakować do spacerówki. Oczywiście. Tak, do wózka spacerowego, w dodatku, jak ktoś napisał, bez amortyzacji, nie namawiamy. Namawiamy natomiast do tego, żeby rozsądnie planować wydatki, które są niemałe w przypadku dziecka. I do tego służy ten film. Dokładnie. Myślę, że pierwszą rzeczą, na którą się należy zastanowić w momencie, kiedy będziecie się decydować nad spacerówką, jest to, do czego Wam będzie służyć spacerówka. My z Izą mamy zupełnie inne doświadczenia, ale mamy też zupełnie inne potrzeby, ponieważ na co dzień mieszkamy w odrębnych miastach, w zupełnie innych warunkach. Tak. O co nam dokładnie chodzi? Przykładowo, w momencie, kiedy ja potrzebowałam spacerówki, moje dziecko miało około właśnie pół roku i siedziało. Mieszkam w centrum miasta, mieszkam na drugim piętrze bez windy. Zależało mi na spacerówce, którą jestem w stanie złożyć i rozłożyć jedną ręką, ponieważ w drugiej mam niemowlę, i którą jestem w stanie wynieść na drugie piętro, a więc ma być lekka. I jeszcze jedną rzeczą, którą chciałam w mojej spacerówce, było to, aby nie miała dwóch rączek, ponieważ takie spacerówki nie da się prowadzić jedną ręką, tylko aby miała pełną poręcz. To były moje potrzeby na tamten moment. Teraz, kiedy mój syn ma 2 lata, potrzebna mi jest raczej parasolka, za którą właśnie się rozglądam. Jakie były Twoje potrzeby? Ja moją pierwszą spacerówkę miałam, pamiętam właśnie tą zmienianą z gondoli do takiego dużego wózka spacerowego. Było to absolutnie niewygodne, co się szybko okazało. Stelaż jest bardzo ciężki, stelaż się składa często tak. osobno. Osobno, on się składał osobno, osobno siedzisko, tak. osobno stelaż. Poza tym zacinam się, no niestety teraz mogę to powiedzieć, zacinam się, nie polecam. Mm-hmm. Może nie powiem. Powiedz, no. No okej, ja miałam markę Navington, ale tego modelu już nie produkują. Był to model Kadet. Był to model Kadet i tego modelu już nie produkują. Natomiast był to bardzo ładny wózek. I teraz ja szybko wtedy kupiłam wózek, który kosztował mnie, taki spacerowy, raptem 200 zł. Miał to być wózek na chwilę, okazuje się, że prowizorka jest najtrwalsza. Zawsze. Wózek gdzieś tam u dziadków jest do dzisiaj i do dzisiaj z niego dzieci korzystają. Wózek Baby Move, całkiem fajny, za tę kwotę spełnił się na tylu wyjazdach. Teraz mam... Właśnie, powiedziałaś coś ważnego, na wyjazdach. Czy tak. Wam spacerówka służyła też do... poruszania się w czasie wyjazdu, raczej nie to było bardzo ważne. Tak, to było bardzo ważne, dlatego że ja na co dzień mieszkam w domu, gdzie nie muszę tej spacerówki znosić po schodach. Ja sobie wyjeżdżałam na płasko i do tego służył mi ten wózek właśnie... Duży z tak, stelażem. Ten duży ze stelażem służył mi do takich codziennych spacerów. Natomiast ta niedroga spacerówka, ona nam służyła do wyjazdów wakacyjnych. I teraz tak, dlaczego ona była... Dlaczego ta niedroga kwota miała znaczenie? Ta niska cena. Myśmy nie patrzyli na to, czy ten wózek się obije, czy się zniszczy, czy gdzieś się coś uszkodzi. Okazało się, że
niewiele rzeczy się w miarę tam uszkodziło po tylu latach. Bardzo ważne było to, że jeżeli my ten wózek właśnie, nie wiem, czy na lotnisku, czy gdzieś w podróży, czy gdzieś podczas pakowania, coś się z nim stanie, nie będzie nam tego szkoda. A bardzo ważną rzeczą jest, to nie jest moja historia, ale nasza rodzina zainwestowała w dosyć drogi wózek, bardzo ładny wózek spacerowy. Był to ich taki nowiutki wózeczek, z którym polecieli do Stanów Zjednoczonych. To, co się stało na lotnisku z tym wózkiem, zniszczony. Był doszczętnie zniszczony. Była rozerwana budka, tak, tkanina przy budce. Plastiki były popękane, wszystkie takie rzeczy przy kółkach. Jedno kółko w ogóle było zniszczone i już nie skręcało się. No dramat. Nie nadawał się w sumie ten wózek do użytku. No z tego co pamiętam to nie, a chyba na pewno nie, bo kupili drugi taki sam. Więc no jeżeli nie chcecie mieć później takiej właśnie bardzo niemiłej niespodzianki, to polecamy na przykład na lotniska jakiś tani wózek albo zainwestować w wózek. Są wózki bardzo kompaktowe, jeden z nich chyba Zen, Jojo Zen. Tak. Są też takie wózki, które się w ogóle składają tak z dołu do góry, do natomiast wózeczka i mają paski. Mają paski, są to bardzo małe wózeczki, bardzo kompaktowe, które można przewozić jako bagaż podręczny. Tylko że te wózki to już jest wydatek około 1500 zł. I myślę, że tu możemy przejść do naszej kolejnej porady, to znaczy szukajmy wózków spacerowych na przykład z drugiej ręki. Ja miałam taki wózek, dokładniej był to model Inglesina, w tamtym czasie był to najlżejszy wózek ze wózków spacerowych, z parasolek. Służył nam bardzo dobrze, służył nam bardzo długo, rozkładał się prawie na płasko, ale ja go kupowałam już dla prawie półtora rocznego dziecka, więc ten po prostu do drzemki czy do jakiegoś odpoczynku dziecku rozkładał się prawie na płasko. Bardzo, bardzo przydał nam się na wszelkiego rodzaju wyjazdach i wakacjach, kiedy wieczorem pakowaliśmy do niego córeczkę, mówiliśmy, ty sobie tu zaśniesz, mama i tata idą na spacer, szliśmy do restauracji, szliśmy na drinka, oglądaliśmy, prawda, promenadę nadmorską, wracaliśmy koło północy, było cudownie, dziecko przenosiłam z tej parasolki do łóżka, spaliśmy do rana. Pamiętam, to był bardzo fajny wózek. Bardzo fajny wózek. Bardzo dobry. I chyba nie był, że tak powiem, usterkowy. Zupełnie nie był usterkowy, natomiast ja byłam jego trzecią właścicielką. No, to już mówię samo za siebie. Wózki, które przychodzą z dzieci na dzieci, to są naprawdę dobre wózki. Kolejny punkt, kolejny. Ania wspomniała o rozkładaniu prawie na płasko, a ja zachęcam do tego, że jeżeli już mamy możliwość i szukamy wózka nowego, to warto, żeby on się rozkładał na płasko. Tak, właściwie w tej chwili nowe modele, jeśli nie są to całkowicie takie modele kompaktowe, które mają służyć tylko do przewiezienia kilkulatka, którego bolą nogi, to zdecydowanie rozkładają się na płasko i warto na to zwrócić uwagę. Tak, jest to naprawdę wygodna rzecz, kiedy już na przykład robimy którąś godzinę z tym dzieckiem po mieście, dziecko jest senne, to jest tylko kwestia jego komfortu, nie naszego o tyle, ale komfortu dziecka, więc fajnie by było, żeby taka spacerówka rozkładała się na płasko. Bardzo często, kiedy dziecko śpi, bąbelają mu nóżki, zwisają i dędają. Warto zwrócić uwagę na to, jak została rozwiązana ta kwestia podnóżka. Czy są wózki, w których ten podnóżek w jakiś sposób można podnieść i zablokować właśnie po to, żeby w momencie, kiedy dziecko śpi i gdzieś tam się wierci, te nóżki nie bambelały między kołami i nie tarły o bruk. Więc zwróćcie też na to uwagę, w jaki sposób jest ta kwestia rozwiązana. Tak, ja mam taki wózek Elodie Details Stockholm Stroller, on się rozkłada na płasko. I tam jest podnóżek blokowany, wyciągany do góry, można go opuścić, można go wyciągnąć do góry. Blokuje się go dwoma przyciskami, plus jeszcze jest jakiś taki podnóżek, żeby stópki można było gdzieś oprzeć. Tak, tak, ale no, może jakiś to jest pomysł na to, żeby zrobić recenzję tego wózka osobno. Jeśli chcecie, to napiszcie w komentarzach właśnie. Okej, punkt kolejny. Zwróćcie uwagę na koła. Bardzo ważne. To jest właściwie jedna z najważniejszych rzeczy w spacerówce. Jakie te koła mają być? No, fajnie by było, gdyby te koła nie były całkowicie twarde i plastikowe, bo będą nam turkotać przy każdej możliwej okazji, robić hałas. Ale niestety, no, przy moich wózkach, przy jednym z moich wózków robimy cięcie. Cześć! To na czym stanęłyśmy? Na kółkach. Na kółkach stanęłyśmy. Tak, mówiłyśmy, żeby fajnie by było, żeby nie były całkiem twarde i plastikowe, żeby nie robiły zbyt
dużego hałasu. Na czym stanęliśmy? Na kółkach. Na kółkach. Mają być zwrotne. Mają być zwrotne, mają być gładkie, czy nie gładkie, tylko właśnie nie całkiem plastikowe, nie całkiem twarde. Nie całkiem plastikowe. Ja mam jeden wózek, który ma kółka z takiego dosyć mocnego kauczuku. To jest wózek Bagabu. No, on jest kosztowny, ale to jest właśnie też taki komfort, że jak pchamy po chodniku, który w Polsce często nie jest gładki. Owszem, miasta, zdecydowana większość miast jest dla zdrowych, młodych, silnych mężczyzn, nie dla matek z dziećmi. Nie dla matek z dziećmi. Niepełnosprawnych i starszych. Tak, tak. Tak. To on ma, że ma amortyzację, ten wózek. Dwa, że ma kółka kauczukowe, które zjeździliśmy już tym wózkiem mnóstwo kilometrów, a one po przetarciu szmatką są takie, jak były wcześniej. Natomiast drugi mój wózek spacerowy ma, ma kółka zupełnie plastikowe, twarde i je słychać. No niestety je słychać. Podejrzewam też, że komfort dziecka, które jedzie w takim wózku, też jest trochę mniejszy. Nie jest to wózek jakoś super amortyzowany. Nie wiem, czy w ogóle ma jakiekolwiek amortyzację, bo nie widzę tam sprężyn. Jest coś za coś. Jest coś za coś, tak. Natomiast jest bardziej kompaktowy, więc właśnie, no trzeba jakiś tam kompromis znaleźć, bo szczerze mówiąc jeszcze nie znalazłam wózka, który by się rozkładał na płasko, byłby lekki. Mały, kompaktowy. Mały, kompaktowy, miał świetne kółka i do tego jeszcze amortyzację. Tak, jest dużo tych parametrów, które chciałbyśmy, żeby ten wózek miał. A na końcu może się okazać, że waga albo cena jest właśnie taka. Waga wózka. Czasami Ania mówiła, że waga wózka jest bardzo istotna, jeżeli bardzo dużo podróżujemy i my ten wózek albo często będziemy składać. Wysoko, tak. Tak, albo mieszkamy wysoko, chodzimy z tym wózkiem złożonym często. Czyli rączka do noszenia, bo tak, nie zawsze albo chcemy pasek. Albo jakiś pasek, bo nie chcemy go nosić tak. Pod pachą, bo często pod pachą mamy dziecko. Tak, owszem, a pod drugą zakupy. A pod drugą zakupy, więc ten wózek musi się jakoś łatwo dać transportować. Czasami niektóre wózki są tak rozwiązane, że po złożeniu łatwo je właśnie, Ania mówiła, możemy ciągnąć za pasek albo za jedną z rączek. Ania zajmuje się swoim dzieckiem, to jest dobitny dowód na to, że mamy dzieci. A ja teraz powiem, dlaczego wózek powinien być łatwy do utrzymania w czystości. Łatwy do utrzymania w czystości powinien być dlatego, że takiego wózka używamy do na przykład wychodzenia z dzieckiem na lody. Dziecko na tym wózku dużo je. Dużo jest wyjmowania, wkładania z piaskownicy, z różnych takich rzeczy, gdzie te buty potrafią nam narobić jakichś szkód. I teraz tak, nie chcemy spędzać każdego wyjścia później w domu na czyszczeniu takiego wózka. Nie chcemy co chwilę chodzić do pralni. Chcemy mieć możliwość po prostu przetarcia szmatką i doprowadzenia tego wózka do ładu, żeby też nie jeździć czymś brudnym. Więc ja zdecydowałam się na wózek biało-czarny i teraz troszeczkę pokutuję, ponieważ wyjście na plażę z tym wózkiem okazało się być czymś nie do przejścia dla zwykłego proszku i dla gąbki. Czyli ja ten wózek teraz muszę oddać do pralni i szukam takiej pralni. Znalazłam taką, zobaczymy jakie będą efekty. Jesteś. Jestem. No dalej właśnie. Nie śpi. Co słychać? Dobrze. No to co? Został nam tylko ostatni punkt. Który brzmi? Wygoda. Wygoda. Wygoda dla dziecka, wygoda dla mamy. Tak. Wózek ma być wygodny, czyli rączka ma być na dobrej wysokości dla ciebie. Przymierz ten wózek. Słuchajcie, można kupić wózek przez internet. Tak. Oczywiście, że można. Ale o ileż łatwiej jest się gdzieś przejść, chociażby do jakiegoś sklepu z wózkami i po prostu taki wózek przymierzyć. Dlatego, że jeżeli tatuś ma metr, powiedzmy 90, i dużo i często będzie ten wózek pchał, no to prędzej czy później zaczną go boleć plecy. Owszem. Albo jeżeli ty jesteś niska, a wózek jest bardzo wysoki, to rączki będziesz miała gdzieś na takiej wysokości. I tutaj rączki w spacerówkach rzadko kiedy są regulowane. Bywają regulowane, mam taki wózek z regulacją, to jest właśnie wspomniany Bagabu. Tak, drugi nie jest regulowany. To jest rzadkość. Tak, ale myśmy ten wózek mierzyli, ponieważ zarówno ja i mój mąż, no mój mąż to już jest w ogóle wysoki, ja też jestem dosyć wysoka. Wszystkie wózki, takie, no właśnie takie tańsze, pamiętam, że były, przepraszam, były dla nas za niskie. Więc stąd decyzja właśnie o kupnie Stockholmu. Który chyba, no, Szwedzi są wysocy. Taki musiałby być z tego wniosek.
Mamy nadzieję, że ten film pomoże Wam w momencie, kiedy będziecie się decydować na spacerówkę i dzięki naszym radom i naszemu doświadczeniu, którym się tutaj z Wami podzieliłyśmy, będziecie w stanie zwrócić uwagę na takie parametry, które być może nie przyszłyby Wam wcześniej do głowy. Życzymy Wam wielu udanych spacerów. Tak. Mam jeszcze takie pytanie. Jeżeli chcecie zobaczyć recenzję konkretnych wózków, takie jak wspomniany Bugaboo Bee czy Stockholm Stroller, no to dajcie znać w komentarzu, może się za to zabierzemy. Myślę, że na pewno. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, dajcie nam łapkę w górę, subskrybujcie nasz kanał i widzimy się za tydzień. W czwartek. W czwartek. Do zobaczenia. Pa, pa. Cześć.